Aby tworzyć grafikę do gier i aplikacji takich jak mapa karier, które wykorzystują tak zwany rzut aksonometryczny trzeba umieć rysować idealne równoległoboki i rąby, ponieważ tak wyglądają wszystkie kwadratowe i prostokątne powierzchnie widziane pod kątem. Na początku tej lekcji pokażę Ci, jak narysować równoległobok i rąb o dowolnych długościach boków. Kartka w kratkę ułatwi nam zadanie. Zaczniemy od równoległoboku. Zaczynamy od narysowania poziomego odcinka, który będzie dłuższym bokiem równoległoboku. Najlepiej narysować go wzdłuż poziomej linii, która tworzy kratki. Długość tego odcinka wynosi 5 kratek. Równoległobok to figura, która ma dwie pary boków równoległych. Drugi dłuższy bok musi mieć więc taką samą długość jak ten bok oraz musi być do niego równoległy. Wykorzystamy fakt, że poziome linie tworzące kratki są do siebie równoległe. Drugi bok narysujemy na przykład wzdłuż tej linii. No to narysujmy drugi bok tego równoległoboku, którego długość będzie również wynosiła 5 kratek. Oba odcinki mają taką samą długość. Są do siebie równoległe. Nie są one jednak narysowane dokładnie nad sobą. Ten odcinek jest narysowany powyżej i troszeczkę przesunięty w prawo. Aby narysować trzeci bok równoległo boku, wystarczy połączyć ze sobą te dwa końce odcinków. A jak narysować czwarty bok? Wystarczy połączyć ze sobą te końce odcinków. No to przejdźmy do rysowania. Rysujemy zatem dwa brakujące boki naszego czworokąta. Gotowe. Otrzymaliśmy równoległobok. Teraz pokażę Ci jak narysować rąb korzystając ze własności przekątnych. Czy pamiętasz, w jaki sposób przecinają się przekątne? Zatrzymaj lekcję i spróbuj odpowiedzieć. Kratka w zeszycie jest bardzo pomocna w rysowaniu przekątnych rąbów. Weź teraz kartkę w kratkę linijkę i ołówek i spróbuj narysować rąb dokładnie tak samo jak ja. Najpierw rysujemy punkt na przecięciu linii. To będzie jeden z końców odcinka, który będzie jedną z dwóch przekątnych rombu. Załóżmy, że chcemy narysować przekątną, której długość to 6 kratek. Gdzie umieścimy drugi punkt? Drugi punkt umieszczamy w tym miejscu. Teraz bierzemy linijkę i łączymy te dwa punkty. To będzie jedna z dwóch przekątnych naszego rombu. Jeszcze raz powtórzę, że przekątne wrąbie przecinają się pod kątem prostym i w połowie. Należy zatem znaleźć miejsce, które będzie w połowie tego odcinka. Skoro z tego miejsca do tego zrobiliśmy 6 kroków, to połowa tego odcinka to będą 3 kroki. Nie ma znaczenia, z którego końca zaczniemy odliczanie. I tak dojdziemy do tego samego miejsca. Policzmy zatem 3 kratki. 1, 2, 3. Środek tego odcinka znajduje się w tym miejscu. Teraz zabierzemy się za narysowanie drugiej przekątnej. Jak już dobrze wiesz, linie w zeszycie w kratkę są do siebie prostopadłe, tak samo jak przekątne rąbu. Drugą przekątną narysujemy zatem na pewno wzdłuż tej linii. Dlaczego akurat wzdłuż tej linii? Ponieważ przechodzi ona przez środek tego odcinka. Narysujmy zatem jeden z dwóch końców drugiej przekątnej, na przykład w tym miejscu. Odległość od środka odcinka to dwie kratki. Gdzie zatem narysujemy drugi koniec tej przekątnej? Dwie kratki dalej. Narysowaliśmy końce odcinka, który jest drugą przekątną tego rąbu. Następnie łączymy oba punkty i mamy gotowe przekątne. Na końcu narysujemy boki tego rąbu łączące ze sobą te punkty. Wykonajmy zatem ostatni etap naszego zadania. Teraz naszym zadaniem jest narysowanie równoległoboku, którego dłuższy bok ma 8 cm, a krótszy 4 cm. Będą nam do tego potrzebne ołówek, linijka i cyrkiel. Najpierw rysujemy odcinek, którego długość wynosi 8 cm. Od jednego z dwóch końców pierwszego boku równoległoboku rysujemy drugi bok, którego długość będzie wynosiła 4 cm. Kąt nachylenia jest dowolny. Narysowaliśmy dwa pierwsze boki równoległoboku, dłuższy o długości 8 cm i krótszy o długości 4 cm. Teraz do akcji wchodzi cyrkiel. Ustawiamy rozstaw nóżek tak, aby był taki sam jak długość dłuższego boku. Nie zmieniając rozstawu nóżek cyrkla wbijemy jego ostrze w to miejsce. Następnie kreślimy łuk. Teraz ustawiamy rozstaw nóżek cyrkla tak, aby był on taki sam jak długość krótszego boku. Ostrze tego cyrkla wbijemy tym razem w to miejsce. Teraz kreślimy łuk w taki sposób, aby przeciął się on z pierwszym narysowanym łukiem. Brakuje nam dwóch boków. Pierwszy bok będzie odcinkiem łączącym to miejsce z miejscem przecięcia się łuków, a drugi bok będzie odcinkiem łączącym to miejsce z miejscem przecięcia się łuków. Oczywiście wykorzystujemy do tego linijkę i ołówek. Rysujemy pierwszy brakujący bok i drugi. Gotowe. Mamy równoległo bok. Ten bok ma dokładnie 4 cm, a ten bok ma dokładnie 8 cm. Weź teraz kartkę i spróbuj samodzielnie powtórzyć wszystkie czynności. Im więcej razy przećwiczysz samodzielną konstrukcję, tym większa szansa, że zapamiętasz, jak to się robi. Teraz pokażę Ci, jak narysować rąb, którego długość boku wynosi 4 cm. Znowu będziemy potrzebowali ołówka, linijki i cyrkla. Zaczynamy od narysowania odcinka, którego długość wynosi 4 cm. Następnie narysujemy drugi odcinek, który będzie łączył się z tym bokiem w tym miejscu i będzie do niego nachylony. Długość tego odcinka będzie również wynosiła 4 cm. Bierzemy teraz cyrkiel i ustawiamy rozstaw nóżek w taki sposób, aby był on taki sam jak długość boku naszego rąbu. Ostrze cyrkla wbijamy w to miejsce i kreślimy łuk. Dokładnie w taki sposób. Następnie, nie zmieniając rozstawu nóżek cyrkla, wbijamy jego ostrze w to miejsce i rysujemy kolejny łuk tak, aby dwa łuki się przecięły. Aby otrzymać rąb o długości boku równej 4 cm, wystarczy połączyć to miejsce z miejscem przecięcia się obu łuków oraz połączyć to miejsce z miejscem przecięcia się łuków. No to zróbmy to. Rysujemy trzeci bok tego rąbu oraz czwarty bok. Otrzymaliśmy rąb, którego długość boku wynosi 4 cm. Rąb to taka figura, która ma wszystkie boki tej samej długości. Oznacza to, że każdy bok ma dokładnie 4 cm długości. Rysując rąby i równoległoboki należy pamiętać o tym, aby zachować własności obu figur. Równoległobok i rąb mają po dwie pary boków równoległych. Dodatkowo rąb ma wszystkie boki tej samej długości. Przekątne w rąbie przecinają się pod kątem prostym i dzielą się na dwie jednakowe części. Pamiętaj, że każdy rąb jest równoległobokiem, ale nie każdy równoległobok jest rąbem. Chcesz wiedzieć więcej o czworokątach? Obejrzyj pozostałe lekcje z tego działu. Po więcej matematyki zapraszam na stronę internetową Pistacja TV.